Siemanko, ja jestem Technokrata, witam Was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. I tak w tym tygodniu dowiedzieliśmy się o tym, że premiera RTX 3080 Ti już za pasem, ponieważ karty zaczynają trafiać do dystrybutorów. Miał miejsce też event Apple, na którym pokazali swoje nowe produkty, więc to sobie omówimy. Niestety dostaliśmy też informację, że możemy spodziewać się sporych wzrostów cen RAM. I to nie tylko DDR4, ale DDR3, VRAM i tak dalej. Do tego informacje z obozu Microsoftu, że Direct Storage technologia dostanie wsparcie dla dysków PCI Express 3.0. No i finał, bardzo dużo newsów w tym tygodniu na temat CD Projektu, ponieważ pokazali oni swoje wyniki finansowe za rok 2020. Dzięki temu zobaczyliśmy, jak poradził sobie Cyberpunk po premierze, ile zarobił, ile kopii Cyberpunka zostało zwrócone po odblokowaniu takiej możliwości, i na sam koniec wisienka na torcie w postaci zdjęcia iPhone'a 13. Zapraszam do podsumowania. A więc na dobry początek premiera RTX-ów 3080 Ti. Zauważyliście, mamy dla Was zdjęcia, gdzie widać, że 3080 Ti trafia już do dystrybutorów, głównie w Stanach Zjednoczonych, no ale to znaczy, że karty są już wyprodukowane i na statkach rozesłane na cały świat, stąd na pewno trafiają one też do naszych sklepów. Ostatnio padła też taka informacja, już na stronie X.com była ta karta wylistowana, niestety bez ceny i tego na razie nie wiemy, co tutaj możemy się spodziewać, natomiast wiemy już, ile mniej więcej będzie cena rekomendowana przez Nvidia oraz jaką będzie miała specyfikację ta karta graficzna. To już wiedzieliśmy troszeczkę na początku, bo 10240 rdzeni CUDA to zaledwie kilkaset rdzeni CUDA mniej niż 3090, ale za to dwa razy mniej pamięci VRAM. 3080 Ti dostanie tylko 12 GB pamięci VRAM, gdzie 3090 tej pamięci miała 24 GB i różnica jest duża, natomiast różnica w samej wydajności, zwłaszcza w grach, powinna być marginalna. Już różnica pomiędzy 3080 a 3090 to było zaledwie kilka procent, więc 3080 Ti to tych procent będzie 1, max 2% w grach. Natomiast na pewno 3090 będzie odlatywać w zastosowaniach profesjonalnych, a z kolei 3080 Ti będzie radzić sobie w grach lepiej niż samo 3080. Na pewno tak małą ilość pamięci RAM dostajemy niestety ze względu na gigantyczne braki w tym sektorze. Każdym z producentów, którzy pracują w obrębie pamięci RAM, produkują jakiekolwiek urządzenia związane z tym komponentem, donoszą o tragicznych brakach, jeżeli o to chodzi. Najszybciej skończyła się pamięć VRAM do kart graficznych, stąd mamy jej tak mało i ceny kart graficznych są takie wysokie. Natomiast TrendForce donosi, że wszystkie rodzaje pamięci RAM zaczynają się kończyć. Stąd też wzrost cen nawet o 28% i to jeszcze przed lipcem, więc w ciągu następnych 2 miesięcy ceny wzrosną prawie o 1/4. Stąd jeżeli macie zamiar zakupić dodatkowy RAM do swojego komputera, radziłbym się pośpieszyć. I nie będzie to tylko RAM DDR4, będzie to też RAM DDR3, ramy serwerowe, ramy do telefonów, stąd możemy spodziewać się wzrostów cen nie tylko na pojedyncze komponenty do naszych komputerów, ale też na wszystkie urządzenia związane właśnie z pamięciami RAM, a mamy ich bardzo, bardzo dużo w naszym życiu. W tym tygodniu miała miejsce też konferencja Apple, gdzie pokazali nowego iMac'a oraz iPada. Pokazali oprócz tego swój lokalizator, ale najważniejsze dla mnie z punktu widzenia hardware'owego to nowy iMac oraz nowy iPad, ponieważ oba te urządzenia są na procesorze M1, taki jaki wcześniej zobaczyliśmy w MacBooku Air, w MacBooku Pro, w MacBooku Mini, więc Apple wprowadza ten procesor do swoich kolejnych produktów i za niedługo może się okazać, że praktycznie wszystkie produkty w portfolio tego producenta będą działały na tym samym procesorze. To z jednej strony
jest pewnego rodzaju minusem, ponieważ będziemy mieli całkiem równą wydajność, jeżeli chodzi o wszystkie urządzenia i ciężko będzie dorwać coś, co jest bardziej wydajne. I będziemy mieli taką samą wydajność w tablecie, jak i w komputerze iO, jakim jest iMac. Natomiast ogromnym plusem jest unifikacja całego systemu, optymalizacja aplikacji pod jeden procesor, możliwość napisania tego samego systemu operacyjnego na praktycznie każde urządzenie z firmy. Bo co za różnica, czy jest to tablet, komputer, laptop, skoro i tak wszystko działa na tym samym procesorze, więc możemy mieć ten sam system operacyjny, a przynajmniej jego warstwę niżej niż wizualną, która odpala nam aplikację, więc wizualnie może być on dostosowany do użytku, na przykład za pomocą klawiatury i myszki albo dotykowego, ale pod spodem wszystkie aplikacje mogą odpalić się tak samo. Jest to moim zdaniem ogromny plus. Jak jesteśmy jeszcze w temacie Apple, to możemy tutaj wspomnieć o jednej z ostatnich informacji z tego tygodnia, jakim było zdjęcie iPhone'a 13. I pokrywa ono się poniekąd z tym, co pokazywałem Wam na renderze w tamtym tygodniu, gdzie po prostu oczko aparatu ma zostać przesunięte i nie być ustawione jedno pod drugim, ale po prostu po skosie. Mały zabieg, natomiast tak jak mówiłem w tamtym tygodniu, Apple po prostu zależy im, żeby każde kolejne urządzenie wyróżniało się czymś, żeby użytkownik, który jest napędzany tylko i wyłącznie chęcią posiadania najnowszego urządzenia, je zakupił tylko i wyłącznie dlatego, żeby się czymś różniło. Natomiast jest szansa, że będzie różnić się czymś więcej niż tylko o zmienionym oczkiem aparatu. Być może już w tej rewizji iPhone dostanie ekran o odświeżaniu 120 Hz i mówi się też o funkcjonalności Always On Display, która od dawna jest na urządzeniach Androida, a polega na tym, że po prostu nawet jeżeli mamy wyłączony ekran, to wyświetlają się na nim szczątkowe informacje. Teraz przejdźmy sobie do naprawdę ciekawej rzeczy, bo ja jako fan Gothica 1 i 2, no to jak zobaczyłem tego newsa, to naprawdę buzia mi się uśmiechnęła, ponieważ jeden z modelów przeniósł całą mapę z Gothica 2, właściwie nie całą, ale wybrany fragment portu do gry CSGO i możemy zagrać sobie deathmatcha w CS-ie właśnie w porcie w Corinis. Natomiast już ten model zapowiada nam, że zamierza przenieść całą mapę z Gothica 2 do gry CSGO, co moim zdaniem jest gigantycznym przedsięwzięciem, ponieważ no, mapa w dwójce jest większa od tej w jedynce, no i jest całkiem spora z porównaniem do map, które mamy standardowo w takich grach jak CSGO. Ja trzymam kciuki, ponieważ musicie przyznać, wygląda to naprawdę nieźle. Bardzo się postarał i wszystko przeniósł bardzo, bardzo dokładnie. Naprawdę szapoba za ciężką pracę, no i za ciekawy pomysł. A teraz, zanim jeszcze przejdziemy do wyników finansowych CD Projekt Red i ich bardzo wielu zapowiedzi, szybkie informacje na temat Direct Storage. Jest to technologia, która pozwala na bezpośredni dostęp karcie graficznej do pamięci, czyli naszego dysku NVMe z pominięciem pamięci RAM. Co za tym idzie, szybszy dostęp i do dużo większych zasobów pamięci. Ma to nam przyspieszyć wczytywanie gry, wczytywanie lokacji i być może też zwiększyć jej wydajność. I taka informacja ze strony Microsoftu, ponieważ jest to funkcjonalność zaimplementowana w DirectX 12 Ultimate, więc oni są odpowiedzialni za dostarczenie tego software'u. I tutaj podali informację, że wsparcie będzie też dostępne dla dysków PCI Express 3.0, nie tylko 4.0, więc będzie wiele, wiele tańsze dla ludzi, którzy mają w swoich PC-tach dyski NVMe na PCI Express 3.0, nie będą musieli robić upgrade'u. Nie tylko jeżeli chodzi o dysk, ale też o całą platformę, ponieważ PCI Express 4.0 wspierają tylko dwie ostatnie generacje AMD oraz ostatnia generacja Intela. Jest to bardzo dobra wiadomość. No i czekamy, aż w pełni tą funkcjonalność dostaną gry na PC-ta, żeby móc sprawdzić, jak to w praktyce działa. A teraz przejdźmy już do wyników finansowych CD Projekt, ponieważ to pokazuje, jak poradził sobie Cyberpunk na rynku, czy dobrze się sprzedał, czy oczekiwania inwestorów zostały spełnione, a co za tym idzie, jak będzie wyglądać przyszłość spółki, która dała nam Wiedźmina, z którego wszyscy, myślę, narodowo jesteśmy bardzo, bardzo dumni. No i tak, Cyberpunk jest drugą najdroższą grą w historii. CD Projekt podał, że wydali na grę 1.2 miliarda złotych,
ale jednocześnie gra zwróciła się już dzień po premierze, o czym donosiliśmy dla Was już w grudniu. Gra na czysto zarobiła ponad 500 000 000 złotych, a sam CD Projekt zarobił ponad 1 000 000 000 złotych na czysto w minionym roku, co jest bardzo dobrym wynikiem, ale nie tak dobrym, jak spodziewali się analitycy, ponieważ sprzedaż szacunkowa średnia Cyberpunka 2077 była na poziomie 14,8 milionów sztuk, a sprzedał on się o 1 000 000 sztuk w mniejszym nakładzie, czyli 13,7 miliona. Na dodatek trzeba wliczyć ilość sztuk zwróconych, ponieważ według szacunków tego, ile pieniędzy zostało według raportu spółki przeznaczone na zwroty, możemy szacować, że zwrócono około 200 tysięcy sztuk, co przy takiej gigantycznej ilości zakupów i jednoczesnym gigantycznym hejcie na tą grę, jaki zrodził się zaraz po premierze, niektóre słowa krytyki moim zdaniem były zdecydowanie nad wyrost, niektóre trafiały w punkt. Ja sam w Cyberpunka zagrałem kilkanaście godzin i nie uważam, żeby była to aż tak bardzo zepsuta gra, ale też zdecydowanie uważam, że nie jest to, co CD Projekt nam obiecywał. Natomiast 200 tysięcy zwróconych sztuk świadczy o tym, że nie jest to zjawisko tak tragiczne, jak można byłoby się spodziewać po ogólnej atmosferze zaraz po premierze. Tutaj niestety sprzedaż nie mogła rozwinąć skrzydeł ze względu m.in. na blokadę w PS Store. CD Projekt podało, że jest w trakcie rozmów z Sony i na pewno, jeżeli te rozmowy dojdą do skutku, gra już jest poprawiona, wydaje mi się, że spełnia już standardy PS Store i za niedługo może wrócić do sklepu PlayStation, stąd też na pewno sprzedaż przyspieszy. Tą sprzedaż będą też napędzać w przyszłości duże dodatki. W tym roku mamy zobaczyć dodatki darmowe DLC-ki, więc będą to pewnie małe, kosmetyczne rzeczy, no i pełną wersję na konsolę nowej generacji. Prawdopodobnie w tym roku zobaczymy też Wiedźmina na konsolę nowej generacji i z implementowanym ray tracingiem, więc będą to kolejne duże premiery ze strony CD Projektu w nadchodzącym roku, stąd też spółka może się spodziewać dużych zysków. Dobra, ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję, dajcie znać, co sądzicie o newsach z minionego tygodnia. Bardzo ważne informacje ze strony CD Projektu do nas płyną. Wiemy, że The Witcher Monster Slayer, czyli gra na telefony komórkowe, powstaje i prawdopodobnie w tym roku zobaczymy ją w szerszym gronie, ponieważ była testowana już w Nowej Zelandii i w kilku innych krajach. Niestety u nas nie była. Jest to, przypominam, gra typu Pokémon Go z rozszerzoną rzeczywistością. Będziemy za pomocą naszych telefonów szukać potworów i je zabijać. Sama gra nie jest robiona przez CD Projekt Red, jest robiona przez spółkę córkę grupy CD Projekt, firmę Soko. No, firma ta zajmowała się już podobnymi projektami w przeszłości, więc miejmy nadzieję, że dostaniemy dobry produkt, dopracowany od początku do końca. Natomiast nie wróżyłbym mu takiego sukcesu jak pozostałe gry CD Projektu, stąd też na pewno CD Projekt nie może polegać na tym projekcie jako na czymś, co firma udźwignie. I najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości zaczną oni pracować nad kolejną częścią Wiedźmina. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję. Zapraszam Was po kolejne newsy za tydzień, a w tym tygodniu po kolejne filmy na tym kanale. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, nocy. Widzimy się wkrótce w kolejnych filmach. I dziękuję za oglądanie. Cześć!